Witajcie na kanale Git. Siema. Ja jestem Madson, dzisiaj ze mną Konrad. Doman, no jak to woli. Doman, jak to woli. No i dzisiaj pudełeczko bardzo podobne do poprzedniego. Ekologiczne. Ekologiczne, ale nawiązujące stylem do... Xiaomi. Do nie wolę mówić Xiaomi. Nie jak już tak bardziej. Dobra, pasuje. No ale nie mówimy teraz ani o tym telefonie, ani ale o tym innych razem tych... Jest tej to... Widziałem różnie, jak mówią na ten telefon, mówią Blubu i Blubo, ale ja pozostanę przy nazwie Blubo, bo kojarzy mi się z jakąś taką gumą do rzucia. To Blubo jest... czy Blubu? Blubo. Jest przyjemniejsze. Powiedziałeś Blubu. No bo niektórzy mówią Blubu. Ale powiedziałeś, że pozostaje przy Blubu. Nie, przy Blubo. A tak powiedziałeś, jakby było Blubu. Blubo. Blubo, dobra. W pudełeczku była jeszcze ładowarka. Standardowy zestaw, a kabel żeś zakosił. Kabel wyjąłem, bo podłączyłem go do komputera na chwilę. No dobra. Nie ma żadnego fast charge'a. Niestety. Zwykła ładowarka. Klasyczna. Złoty telefonik. Dostępny widziałem jeszcze w wersji srebrnej, natomiast do nas przyjechał w wersji złotej. 5,5-calowy wyświetlacz. Z przodu mamy... Ja bym obstawiał, że jest to aluminium. Co Konradzie o tym sądzisz? Moim zdaniem to nie jest aluminium, bo aluminium jest tylko na krawędziach. Mówisz, że jest tylko... Ja bym obstawiał... A jest w ogóle aluminium na krawędziach? Tu źle powiedziałem. Na krawędziach jest chyba plastik. Nie, on jest cały z tworzywa sztucznego. Gdzieś widziałem właśnie opinię, że z przodu... A daj zęba, zębem przetestuję. Nie, tam. Szkło. Natomiast z tyłu bardzo fajne... Mozaika taka. Taka mozaika przypominająca... Blue mozaika. Właśnie szczotkowany metal, ale jest to tworzywo sztuczne. Ale świetnie, wygląda tak, jak byłby w ogóle ten telefon zrobiony z jednolitego materiału, nie? Zgadza się. Tak super spasowane. Bardzo ładnie wygląda. Każdemu, komu go pokazałem, mówił, że... Paznokcie nie urli, bo już ci nie odrośnie na tym kciuku. Wskazującym odrywałem. Mówił, że bardzo ładnie wygląda, od razu rzucał się w oczy. No i oczywiście mamy tu wymienną baterię. O pojemności 3000 mAh. Ile gdzieś mniej więcej można pracować? 2 dni da radę? Śmiało, jeśli fajne. Nie korzystamy typowo z gier, dual... SIM ze slotem, jeden slot hybrydowy na kartę microSD, tylko nigdzie nie mogłem znaleźć informacji, jaka tam karta jest. Wydaje mi się, że w stanie do 32 wejść. Ale obstawiałbym 16 albo 32. Nie, to 32 nic, pewnie będzie, bo 16 to się nie zdarzają, raczej 32. Ogromna bateria. Czy taka ogromna jestem, nie powiedział, gabarytowo całkiem spokojnie. No gabarytowo jest sporo, aczkolwiek pojemnością nie zaskakuje. A jeżeli chodzi o gabaryty urządzenia, to też warto pokazać do kamery i warto powiedzieć. 153 mm długości, 77 szerokości i 8 grubości, a poza tym waży 153 gramy. Właśnie tu się nie zgodzę z tym. Z czym się nie zgodzi? Że waży 153 gramy. Ile waży? Widziałem jeszcze specyfikację, w której było 183. Wiesz co? Sprawdziłem z ciekawości, ile waży Samsung. Mówiłem, że aluminiowe są krawędzie. Ale zaraz mi są podpadnie. No i widzisz pan? Sprawdziłem, ile waży Samsung. No. I Samsung waży 152. Nie wierzę w to, że między nimi jest. Może taka... faktycznie ważyć 180, bo jest aluminium na krawędziach. A powiedziałeś, że plastik. No i kurde, co teraz? Na jest aluminium. No i przejdźmy. Do frontu, tak? Do frontu. Powiedzmy więcej coś o tym, co zobaczymy od razu. Widać, że trochę są oszukane ramki tego smartfona, bo jak mamy ekran wyłączony, weź na chwilę wyłącz, jak mamy ekran wyłączony, to wydaje się, że bardzo cieniutkie są z lewej i z prawej strony, nie? A jak włączymy, no to widać, że jest jeszcze ramka, która dodatkowo będzie nam ekran otaczać. No taki mały zabieg, czysto wizualny. Zgadza się. Przyciski nie są podświetlane chyba, nie? Czy są podświetlane? Nie. Nie są. No to jak nie zapamiętamy układu, to w nocy może być ciężko. Jak coś tam będziemy chcieli. Na górze głośnik i aparat. Do rozmów, rzecz jasna. Standardowe rozłożenie, nie? Jeżeli chodzi o wszystkie tak, elementy. Natomiast na lewym boku nie mamy żadnych przycisków, kompletnie nic. U góry wejście jack na 3,5 mm. No i z prawej krawędzi mamy przyciski do podgłaszania, wyłączania i blokowania telefonu. Bardzo dziwnie tak ustawione. Może wszystkie tak samo wyglądają, nie? Wszystkie jest włącznikiem, a który regulacją? Ostatni jest włącznikiem. Aha. Natomiast dwa pozostałe służą do podgłaszania. A mikrofony gdzie są rozmieszczone? I to mnie zastanawia. Stereo czy nie? Nie nazwałbym tego stereo, aczkolwiek brzmi nawet nieźle. Tyle tylko, że dość cicho. A za chwilę odpalimy jakiś utwór albo ewentualnie w gierce i to wszystko zweryfikujemy. No i oczywiście... USB 2.0. Zgadza się. Aparat 13 megapikseli, lampa doświetlająca. I wygląd zewnętrzny telefonu.
można by powiedzieć, że na tym się kończy i stwierdziłbym, że jest to telefon typowo dla kobiet, również po aplikacji, jaka była standardowo zainstalowana. Bo jeszcze nie dodałeś, jaki jest na froncie chyba aparat, nie? Bo nie pamiętam, żebyś mówił. Na froncie jest... 8 megapikseli dokładnie. Ekran 5,5 cala, HD, JD i TFT, taka dokładnie technologia. W dodatku 2,5D, więc trochę nam będzie poza ten telefon wystawał ekran. No i to dobrze, bo dzięki temu wygodnie się obsługuje. Naprawdę niezła jakość jak na budżetowe urządzenie. Bardzo budżetowe. Bardzo budżetowe. Muszę przyznać, że no biel może nie jest jakoś super biała, czerń też nie wypada idealnie, ale poza tym kontrast, poza tym odwzorowanie kolorów, no faktycznie jeszcze możemy sobie zmienić. Możemy sobie ustawić kolory żywe. Dostosować pod siebie. Sporo tego jest tutaj, widzę, nie? Kontrast, nasycenie i tak dalej, i tak dalej. A właśnie nie wiem, jeśli chodzi o wyświetlacz, akurat możemy się przy tym zatrzymać. Czy on tak nie zawsze łapie, czy to jest po prostu wina tego modelu, czy jest... Wiesz co, wydaje mi się, że to jest tego, co myślisz. Tego, co jest nalepione na ten ekran. Na pewno, bo nie widziałem, żeby ktoś zgłaszał jakieś problemy. Nie chciałem tego zrywać, bo testowy model przyjechał właśnie do nas z czymś takim nalepionym. No. To jak twój Samsung, kurde, to nie da się go obsługiwać. Zerwałem już. Już się da. Czyli to obstawiałbym raczej, że to przez naklejkę, przez folię ochronną trochę może czasami nie chcę, dotyk nie reagować idealnie. Dokładnie, nie chcę się zgrywać z naszymi poleceniami. Kąty widzenia też dobre, nie? Warto pokazać mniej więcej. Mi się wydaje, że HD, no może Full HD byłoby lepsze oczywiście na 5,5 cala, na takiej przekątnej, ale i tak daje radę. Jakoś te ikonki nie są takie tragiczne, jak patrzę na niego. Nie są szałowe. No i oczywiście mamy szufladkę na aplikację. Nie możemy sobie zmienić, żeby szufladka nam znikła. Typowo w ostatnim czasie, nie? Powoli rezygnuje się z tego podmenu dodatkowego. Możemy wskoczyć też jakieś dodatkowe ustawienia wyświetlacza, oprócz tego, co pokazywaliśmy z MiraVision, co my tu mamy. Oczywiście LED możemy ustawić, tak. Podświetlenie automatyczne z tego, co widzę, więc weź poziom jasności ustaw, czy jest tutaj czujnik oświetlenia. Nie, nie ma czujnika oświetlenia. Czyli musimy sobie ręcznie ustawiać. No poza tym bez jakichś tutaj wodotrysków, ale fajnie, że jest to MiraVision, bo faktycznie można do swoich potrzeb dopasować ten ekran. Tapety jakieś pokaż, ekran. To jest taka jedna nudna. Już włączamy, czekaj. I patrz, widzisz. Gdzie ty wchodzisz? To od razu mu zmienię. A no dobra, niech ci będzie. Kolorki chcesz pokazać? Tak, właśnie, żeby różne kolory. Może tak bardziej pochyl, żeby było lepiej widać. Nie, faktycznie, odwzorowanie kolorów jest naprawdę na poziomie. Wygląda bardzo ładnie. O, to akurat nawet pasuje do naszej wersji kolorystycznej. Ekran zdecydowanie można ocenić na plus. A jak praca systemu? Jak jeżeli chodzi o zagospodarowanie tego Androida? Dodam, że tutaj znalazła się... 16 giga pamięci wewnętrznej. No to z reguły zostaje tak około 11. 10-11, nie? Standardowo. Co mamy wewnątrz telefonu? CPU Zecika widzę. Mamy Mediateka 4-rdzeniowego 1.3, 2 giga RAMu. Poza tym mali 400, jeżeli chodzi o GPU. Jak to się przekłada na taką codzienną pracę? Te podzespoły, które tu się znalazły w Lubomaja. Wiesz co, jestem zadowolony. Robiłem już benchmarka, więc zaraz wam pokażę, jaki wyszedł wynik. Jaki obstawiałbyś wynik? W tym? Za 28 tysięcy. No jest troszkę mniej, ale jest porównywalnie do tego, do telefonów za 1000 zł, jakie żeśmy ostatnimi czasy mieli to faktycznie na naszym kanale, no nie będę już wspominał marki, natomiast... Trochę przesadziłem, ale nie byłem aż tak daleko. 22,5 tysiąca w testach benchmarkowych. Co też faktycznie przekłada się na płynną pracę, no bo jest HD, tak? To jest wyświetlacz HD, który nie obciąża tak jak Full HD by to podzespoł obciążało. A weź tak szybko przewiń, od prawej do lewej zobaczymy, czy nie gubi się tutaj... Nie, mówię, jedyny problem jest z tym dotykiem, tylko sądzę właśnie, że jest to przez tą tandetną folię nalepioną na ekran. A trochę Blubo działa z nakładką na Androida, czy jednak mamy tutaj domyślną wersję? Domyślną wersję. Bo tak patrzę po ikonki trochę się jednak różnią od tego, co mielibyśmy w standardzie. Delikatnie może wpłynęli. Jaka wersja systemu jest dokładnie? Piątka czy szóstka? Szóstka już jest. Informacje systemu, jak wskoczysz, to będzie widać dokładnie wszystko. Już mamy szósteczkę, tak widzę faktycznie tutaj. Wszystko można sobie podejrzeć elegancko. No i dobra, widzimy jak wygląda ten cały system. Chodzi naprawdę płynnie. A co jeżeli chodzi o już niekoniecznie same podzespoły, a moduły komunikacyjne? Co my tu mamy? Na pewno Wi-Fi, tak? Tak, niestety nie mamy tu LTE. 3G tylko? Tylko. Trochę szkoda. No, to jest właśnie jeden z większych. Nawet od razu nam pokazuje idealnie, nie? Że mamy tutaj 3G. Jeden z większych minusów tego telefonu. A żyroskop jest? Takie rzeczy chyba nie ma, nie? Chyba mamy tylko akcelerometr, bo nawet czujnika oświetlenia nie ma. Nie posiada właśnie, no.
Tak więc w Pokémony w realu sobie nie pogadam. No tak, z tym może być problem, chociaż one już trochę bardziej na boczny tor wskakują, jeżeli chodzi o gry mobilne. No i teraz włączymy sobie jakąś grę. Którą, Konradzie, byś wolał? Hearthstone'a czy Asfalta? Hearthstone to jest za słaby, bierz Asfalta. Dobrze. Oczywiście już nauczony tym, że telefony z taką ilością punktów w Antutu nie będą dobrze chodziły na wysokich detalach. Od razu już ustawiłem detale niskie. No, jakiś komfort musi być zachowany, ale pokroju takie gry Hearthstone'a chodzą dobrze, i mam rozumieć. Tak, jak najbardziej. Czyli to jest oczywiście, te 3D trochę gorzej mogą. Oczywiście sięgać, przycina nie? się przy wczytywaniu przeciwnika, natomiast jest to standardem, jak zarówno na komputerach, jak i na telefonach z wyższej półki. No, głośnik prawie. Faktycznie nie jest zbyt głośny. Jest to na maksa. A pokaż teraz, czy jest stereo, czy mono tam na dolnej krawędzi. Zasłoń jeden z nich. A teraz drugi zasłoń. Czyli tak, tu mamy mono tylko. Nie ma różnicy. Nie no, mono jest. No mówię, no. Dobrze, dwa to koniec. Nie no, głośno jest w cholerę, tutaj ledwo słychać go w ogóle, ty. No nie wrzuciłeś go do kibla albo coś? Nie. Mówiłem, że jakość dźwięku nie jest najgorsza, natomiast jest dość cichy. A do rozmów wypada w porządku, tak, nie chcemy się z kimś dogadać tym głośnik. Wystarczy jak najbardziej. No cóż, dzwonek ledwo usłyszymy, więc warto ustawić wibrację. Dobre, w kieszeni. No ale głośniki to jest przypadłość wielu telefonów. O tak, tu akurat jeżeli chodzi o przetworniki, to musi być smartfon z wyższej półki, żeby głośniki też były dobre. Zaraz tam się wczyta. Dobra, to zjedzmy obiad. No ale... Widzę, że faktycznie na niskich ustawieniach tutaj, jeżeli chodzi o klatki na sekundę, to można sobie lightowo pograć, bo już po tym wczytywaniu mapy da się to dostrzec spokojnie. No i kolorki też ekranu można potwierdzić, nie, że naprawdę fajnie się to prezentuje. No jak się ustawi niskie, to śmiga da się żyć. Oczywiście, że tak. A żeś go rozdupczył? Poszedł. Co ty w ogóle za demedże siejesz? Karmagedon. Jaka walka w ogóle. Zobacz. Jakie efekty świetlne. Nie no, muszę przyznać, że faktycznie... A grzeje się czy nie, jak się dłużej coś tam pośmiga? No, zdarzy mu się troszkę nagrzeć, a jednak jest to do przeżycia. Powiem ci, że jest to bardziej komfortowe nagrzanie się, mogę tak powiedzieć, użyć takich słów, niż choćby w HTC-kach z wyższej półki. Tam mnie irytowało to nagrzewanie się tego telefonu. Ale się rozwalisz zaraz pięknie. No i na tym możemy zakończyć. Wrek. Czyli jednak na tym telefonie da się grać w Asfalta 8. No, faktem, na niskich detalach jednak. Ale hulo. Hulo. Czas byśmy przeszli do aparatów. 8 megapikseli z przodu, 13 megapikseli z tyłu. Może czy do selfie się nadaje? No nie przy dobrym świetle jak najbardziej. Nie jest tragicznie przy dobrym. Trochę zacina ta aplikacja, nie? Zobacz, jak moja głowa się... Zrobimy sobie fotkę. No i oczywiście mamy możliwość zrobienia zdjęcia gestem. Zobacz, jak ładnie wyszło. No nie wiem, trochę chyba tam... Gdzie też? Mamy. Tryb pięknej twarzy? Na nas nie chce złapać. Nie mamy pięknej twarzy. Słuchaj, ale tutaj myślę, że sama aplikacja nie jest najważniejsza, ta, nie. którą widzimy, bo jest coś jeszcze, co wyróżnia ten smartfon. Lubo Beauty Snap. Beauty Snap, Beauty Shop. Make-up będziesz nam nakładał, ale to po zrobieniu zdjęcia się nakłada, czy podczas zrobienia zdjęcia? Po zrobieniu zdjęcia się nakłada make-up. Zobacz. Dobra. Możemy sobie pomalować usteczka. O, ale masz nie. Jednak, tak pod skosem trochę. A zrób sobie, nie, dobra, mam propozycję. Zrób sobie idealny selfie. I wtedy na twojej facjacie, albo na burzyka może. Panie Danielu. Jak nagrywam. No. Dobra, już zrób na swojej. Na swojej. Się usunę. Zrób sobie idealne selfie. Tak, żeby cię dobrze złapało. 19 lat. 20, tak. Ta jasne. Widzisz, jak się młodo wygląda? No, nie komentuję. Widzisz, jak się młodo wygląda? Dobra, pokaż teraz, jak działa ta aplikacja. Co możemy sobie... Tu akurat nie będzie ich widać. A co teraz zrobiłeś? Coś dla Daniela. Możemy oczywiście się odchudzić. Coś dla Daniela, możemy się odchudzić. O piersiach mówiłem. Możemy się sobie wybielić zęby. Też widać będzie dużo. Wyglądać jak... Dobra, pokaż coś takiego charakterystycznego, żeby się stało na tobie. Co to się... No już, podkład sobie nakładam. Słaba ta tapeta. Patrz. Strzelimy sobie kolor. No, ale usta dobrze wykrywa. Kurde, ty jak elegancko wykrywa usta. Później oczy jeszcze też fajnie wykrywa. No, okulary masz, to pewnie problem, nie? Ile tu tego jest w ogóle? Można sobie ładnie zdjęcie podrasować. I potem się dziwić, że... Jednobrew.
Potem się dziwić, że te kobiety wszystkie takie ładne na Instagramie, jak one z takich aplikacji kurna korzystają. Teraz wstanie. Zobacz, jak sobie ładnie oczy pomalowała. Wstanie co taka babeczka rano, nie musi make-upu robić, sobie trzaśnie selfie i wszystko w opcjach. Wszystko w opcjach. Dokładnie. Widzisz? Ale jesteś zniewieściały. O stary! No powiem ci szczerze, ja muszę to teraz potwierdzić, moi drodzy. W tym smartfonie za naprawdę niewielką cenę to wypada lepiej niż w Huawei'ach. Huawei też mają takie make-upy, w Shotixie chociażby. Proszę jest. Bardzo, ja no i tam to w porównaniu do tego to jest kiepsko. No szacun. Będę ciebie obok twojej twarzy. Podobny? No trochę jesteś... Mógłbyś do jakiegoś klubu uderzyć z taką facjatą. Wyślij fotę, może do ciebie oddzwonią. Miriam. A główny aparat jeszcze pokaż. Już, może przejdziemy na telewizor. Jeśli jest ładne... 13 megapikseli też, ładne oświetlenie. I Full HD maksymalnie możemy kręcić. Widzę, że jest HDR. 30-klatka. Mamy panoramę. Mamy też tutaj kilka dodatkowych opcji. No faktycznie, nie wygląda to imponująco, ale w pokoju też super światła nie ma, ale podejrzewam, że na dworzu w dobrej pogodzie to zdjęcia nie będą najgorsze, w zupełności wielu osobom wystarczy. I będą wychodziły naprawdę bardzo ładnie. Testowaliśmy dzisiaj bardzo, bardzo budżetowy smartfon Blubo, jak kto woli, Maja. Urządzenie, które kosztuje, uwaga... Na AliExpress ceny zaczynają się od 330 zł. A w polskim obrocie za 450... 439 chyba widziałem najtaniej. Do 500 można to urządzenie kupić. I naprawdę, uwierzcie mi... Ciężko znaleźć tak dobry telefon w takiej cenie. Nie ma konkurencji praktycznie, moim zdaniem. Przynajmniej jeżeli chodzi o te urządzenie, które testowaliśmy. Dokładnie. Podzespoły ma podobne do telefonów ostatnimi czasy, jakie mieliśmy za 1000 zł. Nawet wyświetlacz jest nie najgorszy. Aparaty też spokojnie dadzą radę w dobrym świetle. System chodzi płynnie. Bardzo. Wygląda bardzo nietuzinkowo. To jest właśnie jego zaleta, która głównie przyciąga wzrok mozaikowy. Kobiet. No mamy dokładnie taki mozaikowy, też srebrny model. I trochę aluminium też jest na krawędziach, nie? A to w tak budżetowym smartfonie, aluminium, 5,5-calowym, no moi drodzy, ta firma odwaliła Made in China. Kawał dobrej roboty. Kawał dobrej roboty. Jeszcze dlatego zachęcimy Was, żebyście sobie weszli na stronkę blubo.com.cn. Tam zobaczycie więcej informacji o tym telefonie, dokładną specyfikację też. No, muszę przyznać, że mnie to urządzenie osobiście niesamowicie zaskoczyło pod względem możliwości i pod względem ceny. Może aparaty tyłka nie urywają faktycznie, ale za taką cenę i jeszcze z taką aplikacją, która dokładnie działa po prostu idealnie. Pobawimy się, pogramy, poużytkujemy normalnie. Z czystym sercem możemy Wam to urządzenie polecić. Tak, tylko nie naklejajcie badziewnej folii, no i ustawcie sobie wibrację, żeby... No tak, no są minusy, tak? Głośnik jest troszkę przycichy w folii, z folią nie zawsze idealnie działa ekran. Wiadomo też, że kolory nie będą wybitne, jeżeli chodzi o biel czy czerń, ale brak czego... LTE. Słucham? No i brak LTE niestety też może wielu osobom doskwierać, ale czego możemy oczekiwać w telefonie, który można już nawet za mniej niż 400 zł kupić? Fajna smartfonowa propozycja. Jedna z ciekawszych propozycji, jakie ostatnio u nas były. No to siema, nie? Boję się brać głęboki oddech, bo jeszcze chyba wciągnę tego opary.